Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, kino sztuk walki.pl. Bardzo się cieszę z ciepłego przyjęcia wczorajszego odcinka z dychą, topową dychą z Jean-Claude'em Van Damme'em. Słuchajcie, cieszę się, że była taka duża reakcja, że też napisaliście mi, jakie są wasze topki, jakie jest wasze top 3 filmów z Van Damme'em, jakie są wasze ulubione. Niektórzy nawet się rozpisywali i całą dychę pisali. Także wielkie dzięki za to. Cieszę się też, że nie różnimy się za bardzo w tych tematach, tak? Także, że tutaj jakieś te główne tytuły, dajmy na to takie top 5, to w tej dyszce to każdy ma, więc z tego powodu się na pewno cieszę. Postanowiłem, słuchajcie, iść za ciosem i zrobić kolejne top 10 najlepszych filmów. Ale tym razem kogoś, kogo moglibyście się nie spodziewać, ponieważ na ruszt wkładam nie kogo innego jak legendarnego Bolo Younga. Słuchajcie, Bolo Young już jest na aktorskiej emeryturze, ale wystąpił w dziesiątkach filmów i amerykańskich, i tych rodem z Hongkongu. Postanowiłem skupić się na tych produkcjach, do których mam największy sentyment, które oglądałem również w dzieciństwie. No i w tym przypadku będą to głównie produkcje ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady. Troszeczkę jest mniej tych z Hongkongu, ponieważ te role się tam powielały. Wielokrotnie Bolo Young współpracował z aktorami, którzy byli klonami Bruce'a Lee, słuchajcie, Bruce Lee, Bruce L.E., Dragon Lee i ci wszyscy inni, tam się Bolo naparzał, ale to były produkcje naprawdę niskich lotów, taka trzecia, czwarta liga kina kung fu, naprawdę mało kto to kojarzy i mało kto to zna i w ogóle tego nie ma tutaj w Polsce, bardzo mały dostęp. Jeżeli już jakieś filmy wychodziły z Bolo Youngiem w tych mniejszych rolach na VHS-ie, to były to naprawdę rzadkie wydania, tak zwane unikaty. Także słuchajcie, oczywiście kieruję się tym, co poprzednio, czyli najzwyczajniej w świecie serduchem, i zanim zacznę tą topową dychę, powiem wam tak pokrótce o kilku tytułach, w zasadzie trzech, do których moglibyście rościć jakieś, że tak powiem, hasła w stylu, że one powinny być w top 10. Także omówię je od razu teraz, żeby było wszystko jasne. Nie znalazły się, gdyby to było top 15, tak jak w przypadku Van Damme'a, to by się znalazły, no ale ich nie ma, słuchajcie. Jako pierwszy tytuł podam malutką rolę Bolo Younga, jeżeli ktokolwiek pamięta, że Bolo wystąpił w takim filmie Moje Szczęśliwe Gwiazdy lub Moje Szczęśliwe Gwiazdki, czyli druga część serii Gwiazdki Szczęścia z Jackie Chanem. Ten film był w Polsce emitowany często na TV4 i można było tam dostrzec w jednej małej roli Bolo Younga, no ale tam się nie bił za bardzo, a ja chciałem do dychy dać takie role troszeczkę więcej niż pojedynczy epizod. I dlatego powiem wam teraz o takim filmie jak Piętno Nienawiści. Tego też nie ma w top 10, a to jest film, który również w Polsce był na VHS-ach i w tym przypadku, w przypadku tego tytułu, Bolo Youngowi w pierdziel sprawił nie kto inny jak syn legendarnego Bruce'a Lee, czyli Brandon Lee. To była jedna z kilku produkcji, w których Brandon wystąpił. Oczywiście muszę też wspomnieć o filmie Ognisty Oddech, Breathing Fire. Słuchajcie, film, który jest w sercu wielu VHS-owych maniaków. Ja wiem. Naprawdę zdaję sobie sprawę, jakie ma zalety ta produkcja. Raz, że sentyment, a dwa, genialna muzyka Paula Herzoga. Nie wiem, czy macie pojęcie o tym, że Paul Herzog, ten wspaniały kompozytor, który robił do Ognistego Oddechu muzykę, to jest ten sam gość, który robił muzykę do legendarnego Krwawego Sportu i do legendarnego Kickboxera, i za to się należy szacunek i dlatego wspominam o tych produkcjach, zanim wjadę w top 10. No ale co? Nie będziemy długo czekać. Zaczynamy, lecimy z tematem, także topowa dycha. Numer 10, moi drodzy. Film pod tytułem Żelazne Serce, gdzie obok Bolo Younga występuje również inny wyjadacz filmów karate, czyli Richard Norton. Produkcja dość ciekawa, nie powala na nogi, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że reżyserem tego filmu jest Robert Close, czyli ten sam człowiek, który realizował i był odpowiedzialny za Wejście Smoka. I tutaj już, moi drodzy, to jest ta dycha i tyle w temacie. Lecimy dalej, miejsce 9 może być dla was zaskakujące, mogliście tego filmu nie widzieć. Chodzi o produkcję pod tytułem Bliźni Boy Final Fight, czyli produkcję, która nigdy nie doczekała się dystrybucji. W roli głównej występuje, słuchajcie, cała plejada gwiazd. Mamy tam Davida Carradine'a, mamy Karihiro Kitagawę, oczywiście znanego z roli Shang Tsunga w filmie Mortal Kombat. Mamy Gary Busey'a, mamy chociażby jeszcze Tsunga Lee. No i oczywiście w roli trenera występuje tam Bolo Young. Uznałem, że
wkleję tutaj ten film jako dziewiątka, ponieważ ostatnio miałem okazję go obejrzeć i uważam to za w miarę dobrą produkcję, taką mocno sentymentalną, jeżeli chodzi o tych wszystkich bohaterów z lat 80. i 90. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał całkowicie osobny odcinek o tym filmie, który utkwił w tak zwanym dystrybucyjnym piekle, powiedział coś więcej, ponieważ tak mało się mówi o tej produkcji, prawie nigdzie jej nie ma, jak już powiedziałem, to dajcie mi znać w komentarzu i z przyjemnością nagram odcinek na temat tego filmu z 2007 roku. Moi drodzy, miejsce ósme. Film zrealizowany dla Film One Productions. Produkcja, która była zajeżdżana na kasetach VHS w czasach wypożyczalni. Produkcja, która również zebrała wiele, wiele gwiazd kina sztuk walki. Matthias Hughes, Jalal Mary, Billy Blanks i oczywiście Bollo Young. Mówię o filmie TC 2000. Filmie, który naprawdę był i jest w sercach wielu maniaków tego gatunku. Swoją drogą, słuchajcie, jeżeli macie jakiegoś kumpla z czasów siłowni, ze starych czasów i ma ksywę lub miał ksywę Bollo, to możecie być pewni, że ta ksywa się wzięła właśnie od Bollo Younga, ponieważ wielu chłopaków z pakowni właśnie brało ksywę od Bolla, no bo Bollo był fajnie przypakowany i fajnie też się bił. Chociaż można powiedzieć, że z tym jego biciem on tam trenował Tai Chi Huan, także różnie to było, ale na pewno sprawiał spore problemy swoim przeciwnikom. Lecimy dalej. Miejsce siódme. Produkcja pod tytułem Krwawa walka. Słuchajcie, po sukcesie Krwawego sportu z Jean-Claude'em Van Damme'em wiele osób postanowiło, że tak powiem, odciąć kupony od tego tytułu, dlatego wyszło kilka różnych filmów o podobnych tytułach. Chociażby właśnie w 89, czyli chwilę po Krwawym sporcie, wyszła Krwawa walka, za którą odpowiadali Japończycy. I tam Bollo Young wcielił się w rolę śmiercionośnego gościa o pseudonimie Wietnamska Kobra. Także, moi drodzy, słuchajcie, Krwawa walka. Jeszcze był taki film też, który odcinał te kupony krwawej walki, krwawego sportu i później poszła cała seria. Był to film pod tytułem Krwawa pięść z Donem the Dragonem Wilsonem. Następny tytuł to miejsce szóste i to jest produkcja chińska z 1973 roku, czyli chiński Herkules. Słuchajcie, Bollo nie występuje tam w roli głównej, chociaż jego twarzą był promowany film po sukcesie właśnie Wejścia Smoka. Jest to produkcja, w której jest dość sporo scen walki i warto zwrócić uwagę, jak się tam naparza Bollo, ponieważ te sceny w chińskim Herkulesie warto zobaczyć i no, mi się osobiście podobają, także jak chcecie zobaczyć Bolla w akcji, jak tam napiernicza się z przeciwnikami, to z pewnością chiński Herkules wam się spodoba. Miejsce piąte, film, który z pewnością tutaj każdy z maniaków kina sztuk walki, a przede wszystkim fanów Jean-Claude'a Van Damme zna. Podwójne uderzenie, także Van Damme w roli braci bliźniaków, jeszcze ten tytuł kiedyś miał tam za czasów piratów nazwę Beczka Prochu, a jeszcze wcześniej, zanim w ogóle powstał, to byli korsykańscy bracia, jeżeli dobrze pamiętam. I tam Bollo Young też się wcielił w niezłego, no, rozrabiakę to mało powiedziane, słuchajcie. Ta twarz z tym okiem i tak dalej, no i finałowy pojedynek, oczywiście godny uwagi. Van Damme zatrudnił Bollo właśnie po wielu, wielu latach, żeby powtórzyli to, co było w legendarnym Krwawym sporcie. I to się udało, jak najbardziej. Miejsce czwarte. I tutaj będą dwa tytuły w jednym i tak samo będzie w miejscu trzecim. Słuchajcie, na miejscu czwartym Shoot Fighter 1 i 2, czyli Bollo Young w pozytywnej odsłonie. Czasami widziałem komentarze w internetach, słuchajcie, że ktoś pisał, czy Bollo Young kiedykolwiek zagrał pozytywną rolę? Tak, zagrał w Shoot Fighterze 1 i 2 rolę Shingo, mentora, któremu oczywiście jest przyznana finałowa walka. Bardzo fajna produkcja, bardzo brutalna produkcja, produkcja stricte sztuk walki. Jeżeli lubicie klimaty nielegalnych pojedynków, klatek, to już wtedy to wszystko się zaczynało. Jeszcze UFC na dobre nie wystartowało, a już był Shoot Fighter, znany również w Polsce pod tytułem Na śmierć i życie 1 i 2 lub też na VHS-ach Współczesny Gladiator 1 i 2. Polecam każdemu Shoot Fightera. Miejsce trzecie. Dwie części filmu z serii trylogii.
bo tylko w dwóch wystąpił Bolo. Pazur Tygrysa, czyli Bolo Yang w roli mordercy, seryjnego mordercy mistrzów sztuk walki. Tytuł, który mi się wrył w dekiel bardzo mocno, ponieważ za dzieciaka wypożyczyłem jedynkę w wypożyczalni. Oglądałem mnóstwo razy, a później jak się dowiedziałem, że jest dwójka, to byłem w niebo wzięty w innej wypożyczalni, bo w tej pierwszej dwójki nie mieli. A potem jak się dowiedziałem, że była trójka, to już w ogóle jasny gwint, jeszcze trójka wyszła. No ale zastanawiało mnie, czemu w trójce Bolo nie wystąpił. W roli oczywiście Chonga nie wystąpił, ponieważ chciał za dużo kasy i został zatrudniony w trzeciej części Loren Avedon. Natomiast w jedynce i dwójce oczywiście w roli głównej Jalal Mary, w roli detektywa i przecudowna Cynthia Rothrock. Film, na który na pewno warto zwrócić uwagę, trylogia godna polecenia dla B-klasowych fanów gatunku. Drugie miejsce, no i tutaj oczywiście już się można sprzeczać i tak dalej, ale też stwierdziłem, że po prostu wymienię filmy w takiej kolejności, w jakiej najczęściej do nich wracam. A prawda jest taka, że do Wejścia Smoka wracam rzadziej. Na drugim miejscu Wejście Smoka, legendarny film, najważniejszy film dla gatunku kina sztuk walki, oczywiście w roli głównej Bruce Lee, gdzieś tam na planie miał jakieś sparingi, treningi z Bolo Yangiem, także sobie trenowali, sobie rozmawiali. Wcześniej też podobno wystąpili w jakiejś reklamie papierosów czy tam cygara, już nie pamiętam co to było, ale tak się chyba poznali z tego co kojarzę. No i oni wystąpili razem w Wejściu Smoka, reżyseria oczywiście Robert Close, legendarny film, najważniejszy dla gatunku kina sztuk walki. I słuchajcie, i to co łączy Bolo Yanga, to właśnie dwa takie najpopularniejsze i najważniejsze tytuły dla gatunku. Ponieważ na pierwszym miejscu mamy film, który również był w topce Jean-Claude'a Van Damme, czyli Krwawy Sport. Bolo Yang w roli Chonga Li, uważam to za jego najbardziej ikoniczną rolę, najbardziej ikoniczną postać, którą zagrał. Niesamowite sceny walki podczas całego turnieju. Taka ciekawostka, słuchajcie, w momencie kiedy Chong Li walczy z tym typem w krótkich włosach, słuchajcie, i dostaje tam kopa czy co, i facetowi zaczyna wystawać kość z piszczela. To wiecie, kto to jest? Czy wy wiecie, że to jest Tong Po? Przyjaciel Van Damme'a, Michael Kissy, słuchajcie, który właśnie w Krwawym Sporcie wystąpił i doznał gorzkiej porażki z rąk Chonga Li. Także Krwawy Sport na pierwszym miejscu, również legendarny tytuł, również równie ważny dla całego gatunku. Także słuchajcie, Bolo Yang, a.k.a. Yang She, wystąpił w dwóch najważniejszych produkcjach, Wejście Smoka i Krwawy Sport. Dzięki tym filmom cała machina branży filmów akcji i filmów sztuk walki się rozpędziła na dobre. Dzięki temu powstało mnóstwo innych tytułów, bo producenci inwestowali w ten gatunek i dzięki temu mieliśmy wspaniałe lata 80., bardziej już 90., gdzie tych filmów po prostu było mnóstwo, całe mnóstwo filmów sztuk walki. Także jeżeli chodzi o Bolo Yanga, to tyle. Dajcie mi znać w komentarzu, czy takie zestawienie Wam odpowiada, czy byście oczywiście coś zamienili. Jeżeli Wam się chce, to napiszcie swoją topową dychę z Bolem. Jeżeli chcecie, to napiszcie jedynie top 3. Też będę wdzięczny, wszystkie te komentarze czytam, a jeżeli tam nie lajkuję czy nie odpisuję, to będę odpowiadał w szóstej części oczywiście serii Reakcja. Szykujcie się na kolejne topki, bo rozkręcam się na dobre i tych topek jeszcze troszeczkę będzie i dużo, dużo ciekawych materiałów. Oczywiście tylko twardziele mogą subskrybować Kino Sztuk Walki, także zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie, to na tyle dzisiaj. Hej!